Część drugą roku 2017 rozpoczyna wyjazd Kononowicza do Warszawy. Jadę do Warszawy, do centrum, przy pałacu wysiadam. Na rozmowę, na konferencję? No, można powiedzieć. I na rozmowę, i na konferencję jadę. Będę i u ministerstwu, będę wszędzie, będę po całej Warszawie. Tam, co trzeba będzie, to będę załatwić. Jak dojechać, powiedz mi, pani kochana? Ja z Białegostoku jestem. Zna pani mnie? No ładna pani. Dziękuję bardzo. A jaka to miała być ulica? Kazimierzowska. Ale zresztą ja sprawdzę zaraz, czekaj. Przyjechał. Na razie nic nie gadajmy o mojej orze, bo wie, jest on. Na razie musi się poprawić. Jednak gdy prezydent zwiedza, szczury wodne harcują. Major powraca z kryjówki do domu i roztacza prorocze wizje dzięki rozpuszczalnikowi Nitro. O, dzień dobry. Właśnie, o. Powiedzieliście, że ja Nera nie szanuję. Nie wypuszcza pan. O, Nero to jest przyjaciel majora. Po prostu. I po prostu chciałem dla Nera basen jest. Nero może też pływać w basenie. A może jakaś ta. Ale ciekawe, czy on jest płaski. Płaski? Płaski to jest. I o, znalazłem jeszcze, nie wiadomo co to jest. Reklamówka. Róże. Raczej tulipany chyba. No, tulipany, róże i ja chcę zobaczyć, czy to, co tu jest? A coś tu w środku jest. Ale co tu jest? Muszę mieć lepszą wiadomość. Zaraz sprawdzę. A czym pachnie? Tulipanem czy różą? Na początku cipką pachnie, a później tulipan, a zaraz sprawdzę dalej jeszcze. Jeszcze dalej, jak to będzie. O, to niezła ta jest. Ole, to fajna. Fajna niespodzianka. To jakaś dupa. Pachnie pą. A jaką pą? To ja nie wiem. Czy pachnąca, czy śmierdząca? Po prostu pachnie zajście, jak to się mówi. Podczas tej zabawy Nero zostaje spuszczony z łańcucha i rzekomo pogryzł basen Kononowicza, o co ten miał potężne pretensje do Meksikana, któremu faktycznie przed wyjazdem w jakiejś formie oddał dom pod jakiś zarząd. 28 sierpnia 2017. Major zniszczony cugiem nitroalkoholowym pokazuje nam, jak zrobił nas w balona, i tak naprawdę w reklamówce była tylko i wyłącznie woda. Dla mnie? Śmiejecie się? Wyzywać? To ja wam też zrobiłem numer. O. Tu woda jest. Ja wcześniej już w domu nie chciałem nagrywać. O. Trochę więcej. To nieprawda był, że to jakiś rozpuszczalnik, czy co? To woda. To proszę, ty spróbuj. Na palec. A, smaczna. No, polska woda. Nasza polska słynna woda. To teraz. Zabieraj. Teraz ty to wal. I teraz będzie, że ja walę, tak? A co? No ty. Tu ty wlał chyba coś. Wlał.
do kubka. Czwane ty teraz! Nie, trzeba pożartować, bo ludzie mówią. A może ja, podtrzymaj kamerę, to może ja spróbuję powąchać, tak jak ty łąkasz. Tej wody. Tego naprawy. Czekaj, ja muszę się nauczyć. Panie profesorze, jak ty robisz to? To? Wylej. 2 września 2017. Miesiąc zaczyna się złotem. Major wylewa alkohol do zlewu, no a pod zlewem stoi wiadro. No dzień dobry. Wy mówicie? Wczoraj miałem telefon do Krzyśka, jeden pajac zadzwonił. Powiedział, że ja menel. Jakieś wysyłają, I mówią, że ja alkoholik. Pielone. Kto się mówi? Szmaty, I proszę, Co to jest? To wódka jest. Samogon. To samogon. Samogon. A ja... A fajnie leje się. To te rury się wyczyszczą. O. I pusta. Do złomu. I tak to powinno być. Ja alkoholu nie piję. I tak samo wcześniej nagrywaliśmy, że ja rozpuszczalnik. A te dwa zęby? To wybili mnie, związali, komórkę okradli, a wy mówicie, że ja zębów nie ma. Ja mam ze szpitala, i 3 żebra były połamane. To było z 5 czy 6 lat temu. I jedną osobę, dwie osoby, to ogółem 3, 4 i dwie dupy były. Ogółem tego... Ja tylko wiem, co się zrobiło, to się zrobiło. Czego ty? Bateria siada. Jak bateria siada? Dobra, dziękuję. 7 września 2017. Przelotny znajomy Meksikano i Konona ukradł majorowi laptopa i kamerę. Według Konona, nowo poznany znajomy, poznany w MOPS-ie zresztą, miał naprawić komputer. Major znika ze szkolnej i wraca dopiero 10 września, czyli około po 3 dniach, wraz z nowymi bohaterami, Pawłem i Natalką z Lublina. Zaczyna się era lajtów. 11 września 2017 na kanale Natina Wesoło o godzinie 14.26 rozpoczął się pierwszy lajt ze szkolnej, który konwencją przypominał niestety troszkę patostreamy. Pukam to pukam. A co ty pukasz, kurwa? Chcesz zobaczyć, kurwa, kim ja jestem? Ale nie chcę na policję. No to dzwoń na policję, kurwa, zobacz, kurwa, kim ja jestem. Proszę bardzo, możesz mnie zabić. A co? Zabić, kurwa? Płacz, kurwa. Ja nie będę płakać. Chcę, żeby zabił. Tak. I dożywocie, żebym ja siedział. Nie, ja mogę napisać opis. Napisać? Co ty do mnie masz? Dur. Co ty do mnie masz? Ja do ciebie nic nie mam. Dur. Ja nie będę bronić się. Dusz. A ty mnie zadusił. Dusz. A co dwa? Do mnie masz. Luź, bij. Ty mówisz, ochroniarz? Jaki ja twój ochroniarz? A ja mówię? Ja mówię? Ludzie mówią. Boją się, dwa. Nie. A co? Patrzysz ci na ręce. Że taki gruby jesteś? Ja szupy mam siłę jeszcze. Może bić, proszę bardzo. Ja nie chcę cię bić. Proszę bardzo, przyjacielu drogi.
Pomoże lej. Gdzie chcesz lej? O, co chcesz lej? Gdzie chcesz lej? Jesteś po... Śmieciem, nikim. Jestem gnojem. Mów, ja ci nie powiedziałem, że ty jesteś. Generalnie tak. Swoje powiedziałeś. Pamiętaj, co? Jestem z tobą. A co, chcesz wycestować tę stolówkę? Może być. Chciałbym ci jedną kurwa i byś zasnął. Może zabić. Nie wierzysz? Szkoda mi tutaj, bo jesteś chyba sprzedawczykiem. Kogo sprzedałem? Dużo osób sprzedałem. Kogo? Ja nie odmówił. Proszę, nie chcę widzieć na YouTubie. A masz papiery, gwalisz ostro. A jakie ludzie po mnie? A co, ja kogoś sprzedałem? Jestem sobą. Ja do ciebie człowiekiem. Nie mam... Jestem człowiekiem, proszę bardzo, bij. O, bij, kurwa. Przed ludźmi. A ile razy płakałeś, chyba? Dziękuję za YouTube. 11 września 2017. Przed Lightem odbył się gryl, na którym Kononowicz przeprasza majora za skradzionego laptopa. Klęcie. Przepraszam ciebie. Bo to moja wina. Ja ogółem... Przed moją winę. Skradziony komputer. Przyprowadziłeś gościa. Zgadza się. Ja 800 zł wydałem. Zgadza to, się. To pomogłeś? Ja tylko otrzymam pieniądze, oddam tobie te, pokryję koszty. Obiecuję tobie. A ty mówisz, to twoje wszystko. Obiecuję tobie. Klęczę tutaj, póki widzi. Obiecuję tobie. Z całego serca obiecuję, że znajdę jego i łepię mu dole. Zobaczy, znajdę. Udowodnię tobie, majorze. O, tak się robi, o. A przyjmij ty ode mnie przeprosiny. Przyjmujesz? Jak ja mogę przyjąć, jak ty już parę razy tutaj Meksykanon nagrywał całe te, pogodziliśmy się. Tak samo rękę podał mi Meksykanon. Tylko całe te, było w porządku chyba parę dni. Przyjmujesz przeprosiny czy nie? Pytam. Na ile? Na dwa dni? Nie na dwa dni będzie. To śmierci będzie. O. To nic się nie stało. O tej gorące. Przyjmujesz czy nie? To nic się nie stało. Tam. Powiedz. Przyjmuję. Tylko proszę takich rzeczy nie robić. Więcej nie będę robić. Obiecuję. Tu jest świadek Paweł z Lubina. Słyszysz? O. Ja palcem to. Ja nie wiesz, nie. O, tutaj się położę. I na zgodę, dalej wypijemy. Uważaj! Wywiązuje się także kłótnia w innym temacie. O, dymi. Ale pachnie, to nie jedna panna by tu przyszła i kiełbachę by, nie wiadomo jaką by zabrała. I ogólnie chciałem wam powiedzieć, ten film, to z Lalką, z Karoliną, tak? Ta Karolina. To dziewczyna. To twoja dziewczyna, ten narobił na niej dzieci. A kto palce wsadzał? Ja palce? A ja nie wyjmował siurka. Wiadomo czy tam siurka, czy innego palca? Ja nie byłem przy tym. Proszę nie przeszkadzać w mojej rozmowie. Sobie idź do samochodu, chyba swojego Opla, chyba starego rzęcha i tam siedź. Kurwa, dorszy, kurwa. Ja będę się wyprowadzał, to kurwa mój komputer jest. A nie twój. I moja kamera. Ja kupiłem. 800 zł zapłaciłem i kupiłem, kurwa, i do niej, kurwa, nie do... Masz swój stary komputer, sobie nim się baw, kurwa. No i będę bawić się. No baw się. Tak swoimi jajkami się bawisz. I ogółem źle robisz, że gadasz na mnie.
Tak samo jak gadałeś, już chciałeś wymeldować mnie, to kwa, jedź, wymelduj mnie, kwa, zabiorę kurwa swoje rzeczy, komputer cały powiedziałeś, ten, pizdu. Powiedziałeś, bożyłeś się na Boga, na wszystkich. Jak na Boga? Że sam pojedziesz się wymeldować. Jakie ty my urodziny zrobiłeś? Tak. Piwo kupił, kwa, święta, nie święta, jakie kurwa w internecie są? No coś kurwa, mordę kwa skrzywiasz. Mordę to ma wiesz kto? A kto ma? Ja nie będę na jeszcze raz tylko, tak powiesz na mnie, a zobaczysz co zrobię z tobą. A co ty możesz zrobić, kwa? Tu ty straszysz mnie? Kim ty straszysz, kwa? Policją? Ja policją nie straszę. No kogo, zawołałaś kogoś? Ja nie będę nikogo wołać. To trzeba wypierdolić mnie z domu. To ja nie będę nawet wyjmował tej komputera ani tej. Będę kurwa pójdę w pizdu ze swoimi rzeczami. Psa tego kurwa twojego zostawię kurwa, bo ja zawsze chodzę kurwa i dzisiaj rano dwa kości kurwa dużo dałem cały ten, a ty miałeś zupę dać. Fuj, zaraz dam, a ja dwa kości przywozłem dla jego. Duże. Tak, i trzeba żebyś ty nie brał moich obiadów. Bo ty moje obiady wydalasz. To najpisz pismo. Ja sobie boczek kupiłem dzisiaj. To najpisz pismo do MOPR-u. To niedługo przyjdzie. Jak on tak zaczyna gadać... Ja nie zaczynam, ja milczę na razie. Jak nie? Nikt po mnie jechać nie będzie, bo ludzie mówią coś. No właśnie. No. A na mnie też jadą. Ja tobie nie jestem tu potrzebny. Ty trzymasz mnie, bo wiesz, że ja ogólnie nie dolę się, bo niech całe te chyba to... O, jest chyba rura tu. Ja już jednego załatwił. Chcieli bić mi ogółem... Próba samobójstwa. I ogółem... Ja proszę ogółem ciebie, żebyś ty ze mną, z nimi, nie, jak masz chęć, całe te, po prostu, żeby oddzielnie nagrywać, bo ja nie będę nagrywał, bo on kłóci się. Okej. No okej, okay, jest okej. Okay. 12 września 2017 na tym samym kanale pojawił się film z dnia wcześniejszego, na którym pokazana jest wyprawa do pośredniaka i ponowy sprzęt dla majora. Czasu nie ma, trzeba jechać tam, dwa kumisy są. Tutaj nic nie ma, już żadnych kumisów. Zaraz. Kurwa debil. Kumisów. Tak. Jak tutaj nie ma nic. Jest coś? Nie ma czasu, trzeba jechać. Jedziemy od razu. Kurwa, wiśniaku ty pierdolony. Prezydent? Jak to prezydent? O, wieśniak. Do Białegostoku prowadzi się. On prezydentem powinien być wioski jakiejś. Które byłoby mieszkańców 15. Wtedy mógłby on sobie rządzić nimi. Major otrzymał bana na 3 miesiące na swoim kanale. Zawsze zastanawiam się, jak to jest, że osoby bezrobotne, takie jak Major i Konon, bardzo często podnoszą taki argument w dyskusji, że one nie mają czasu. Czy ktoś jest mi w stanie wyjaśnić, jakie to niesamowicie pilne obowiązki wzywają ich? 30 września 2017. Major odbanowany wcześniej. Wita się z widzami, oto tym filmem. No, dzień dobry wam. Ogółem mam wspaniałego widza, który zamówił właśnie pizzę. Wspaniały człowiek. O. O, jaka. O, tutaj pisze, jak dla majora Wojciecha Suchodolskiego przysyła Tomarski z Jeleniej Góry. Z Jeleniej Góry. O, bardzo jemu dziękuję. Ale to trzeba... No, jaka duża.
i keczup i całe te. Wspaniały człowiek. I bardzo jemu gorąco dziękuję. I o, pogoda. Całe te musiałem. O, teraz z nowej kamery nagrywam. O, pogoda jest u nas. O, poprałem, bo zawsze czysty chodzę. I ugłem serdecznie widzów pozdrawiam. Pozdrawiam major was wszystkich. No, dziękuję. 4 października 2017. Drugi stream ze szkolnej. 7 października 2017. Afera Płotowa. Kochani moi, proszę skierować kamerę na to. Cały przejechać kamerą od końca do końca. Normalny płot ludzki. Normalny płot ludzki? Wyższy od mego. Wyższy od mego. To ty co chcesz postawić? Wyższy od... Nie można stawiać wyższego płotu. O! Rozmiar płotu to jest. To jest ustawa. Ja we wtorek jadę do ministra budownictwa, składam pismo kategorycznie o rozebranie tego płotu i będę się stawiać, tak będziesz się wybierać. Pod nadzorem policji i prokuratury. I ludzie będą jechać po tobie jak po śmacie. Pojadą, bo ludzie będą widzieć, że mnie zagrodził świat. Jak? Słońce. Tak, człowieku. A chciałem podziękować jeszcze dla jednego człowieka. Też się śmiedzą. Myślałem, człowieku, że jesteś naprawdę człowiekiem, a znów nie. Wy powinniście sobie podać rękę i by był święty spokój. To ja mówi, to Meksykano mówi akurat. Widzisz, że ty mnie dwa razy zardolił. Poczekaj. No już zardolił dwa razy. Jeszcze dwa razy, żeby zapalił? Bo ty nie widzisz. Rozwal mur. Jak przez mur będziesz widzieć? Rozwal mur. To wtedy będziesz widzieć, jak on nie pierdala. Przyniosła ona tak duży rozgłos, że zainspirowała na przykład kanał Bronek do stworzenia filmu Historia muru bębeńskiego. A kolega Hargreaves robi genialną nutę. Października 2017. Kononowicz, uj. Klasyk. No, dzień dobry. Właśnie no, sam muszę. A samemu trzeba wszystko robić. Najlepiej ja mam głodnym być. On przyszedł, najadł się, mów. Z głowy, co tam? Do Tereski idź, swojej tam, sieć non-stop. Domu on nie ma. Temu sobie wziął, żebym ja dom pilnował. 11 października 2017. Nikt nie zdecydował się kupić kononowiczowego samochodu, więc Opel Astra zostaje sprzedany na szrot. Dzień dobry Państwu, kochani moi. Chciałem powiedzieć. Pozbył Pan się swojej miłości, z tego co wiem. Tak, pozbyłem się swojej miłości. Nie mam już swojej miłości. Miłość stoi gdzie indziej. Docelowo gdzie? Na szrocie. Na szrocie stoi, już może ją zbierają, tną. Po kawałeczkach. A dostałeś pieniądze? Pieniądze dostanę. Jutro, kiedy się zgłosić, to będą pieniądze. Uzgodnione ceny wszystkie. Czyli tak, gwoli wyjaśnienia. A jaka cena jego? 1000 zł. No to już dobra cena. Gwoli wyjaśnienia. Jakiej miłości pan się pozbył? Pozbył się swojej najlepszej miłości. Astra Opel. Dobry samochód był. Dobry samochód, no i jej wchodził mnie. Ale proszę nie płakać. Nie mam już nic. Już ktoś tam tnie? Na Żyletki. Na Żyletki. Radio wyjęli?
radio więcej jest u... Maszu? Nie, jeszcze leży u tego, w stacji obsługi. Jak zapłacę, to oddam radio. To... Pan musi zapłacić za radio? Nie, nie. Za sprawdzenie samochodu, 40 zł. Ja tylko muszę zapłacić, wiesz. One sprawdzane, wszystko tu się płaci. Tak, i dzień dobry. Wiesz. Doszło. Ja już nadałem. Zaraz. I chciałem. I pozdrowiłem. Powiedzieć. Czy jest panu smutno? To, bardzo smutno. Pustą na jeszcze? Rodzinę twoją pozdrowiłem. Tak stało się, bo chodzi. Dziękowałem, dobry tak. Film będzie. Podchodziłem do niej. Tak. No, bardzo dziękuję. Bez tak lubiłem ją. Tak. Odpalałem ją. Siadałem. Na kierownicę. Jeszcze sygnał dawała. Silnik jest dobry. Ktoś skorzysta z silnika. Ze skrzyni biegu, tego mostu, ktoś skorzysta. No ja chyba czuję, co znaczy stracić, pozbyć się samochodu. Z wielkim płacz, tak? Tak. Ogłaszamy, żeby ktoś kupił. No, za 1000 zł. Za wysoką cenę sobie wiem, bo nie wiedziałem. Ale 1400 kosztował on. 1600 to. Dobra, ja nie będę rozmawiał, bo to się nie mówię. Trudno się mówi. To jeszcze, jak tak rozmawiałem z kierownikiem i dyrektorem Opla, stacji obsługi, tutaj w Białymstoku, powiedział, że to rzecz nabyta. Ale ta rzecz nabyta... Ma swoją duszę. To ma swoją duszę, ciało, ale człowiek. Została śmierć. Bo już mieściła, wywoziła ludzi. Kiedyś wywoziła innego człowieka, teraz trochę u mnie do 2016 roku, aż policjanci zabrali jej uprawnienie chodzenia po ulicy. Nie chodzenia, jeżdżenia. To tak samo, jak można powiedzieć, chodzenie człowiek. Człowiek też chodzi, chodzi, pada, zabierają to uprawnienia do auta. To zależy po czym? Po wszystkim człowiek może upaść. Zawał serca może mieć, wylew. Po wszystkim człowiek może upaść. Ale silnik to jest serce samochodu. Tak. Dobry był, bo rozpalaliśmy. I paliła, tylko że trzeba było dużo pieniędzy włożyć w nią. Na remont. Zrobić ją, proszę Państwa, kapitalny remont, to wiecie co, dużo pieniędzy trzeba włożyć. Ja myślałem, że pod spodem tam jest ekstra, tam jak podjęli ją na podnieśniczku, na takim do góry, na takim co do góry. Podnoszą wszystkie samochodziki. Rda zjadła. To, proszę? Rda zjadła. Tragedia była. Tragedia z niej było. Rda zjadła, po prostu jak mają powiedział. I tak jak człowieka też rże rak i chudnie. Tak samo i to. Rda. To samochodowa. Samochodowy jest rak. 13 października 2017. Dowiadujemy się, że Meksikano poznał jakąś Ewę. A tu chciałem ogłosić jedną sprawę. Że mój kochany redaktor zaraz będzie... Klęczyć przed ołtarzem! Przed ołtarzem nie będę klęczyć. Będziesz! Uklęknie z nią, bo znalazł sobie kobietkę i za co ja mu gratuluję z całego serca, a żeby czym prędzej założył rodzinkę. 22 października 2017. Złoty stream. Natina Wesoło w hotelu w Wasilkowie. Ja normalnie po prostu, ja nagrywam dla was. Tak samo nagrywam filmy. Dlatego, skoro twierdzisz, że nie potrzebuje pieniędzy z donatów, to proszę je wyłączyć i pozostawić sam czat, skoro nie robisz tego dla pieniędzy. Nie odpowiedz na ten donate, bo wiesz, że nie zrobisz 3 złote. To nie wysyłaj 3 złote. Ale sami chcieli. Co? Ale sami chcieli. No. 29 października 2017. Natalka została spedolona ze stanowiska i zamieszcza ten oto wpis na wykopie. 31 października 2017. Kanał Majora znowu zbanowany. 2 listopada 2017. Wielka kłótnia i monolog Kononowicza. Podlasianie, naród bandycki, morderczy. Szanowni Państwo, mam prośbę bardzo serdeczną. Kto może by nie wiedzieć, domek, tak jak mój, tu w Białymstoku na Warmii. Musisz się wyprowadzić. Na Warmii. Bardzo proszę mnie dać znać, pisać. Za wiele, ten dom rozbiorę, a może plac, to pomusi mnie rozebrać ten dom, przewieźć, złożyć i tam pobudować i tam chcę zamieszkać. Dziękuję. I zrobię... To ja już tutaj nic nie mam. Proszę mnie od razu wymordować, jak wyprowadzasz się. Ekshumację rodziny. I uszczelki wszystko ja będę zabierał, kurwa, to. I bardzo proszę, ażeby... Czym prędzej robi? Do grudnia, do grudnia, 25 grudnia, żeby ja już tam się znalazł, bo ta nie moja ziemia podlaska, ta ziemia mordercza, bandycka, no, złodziejska. Ja jestem morderca, narkomany, tylko mówię? Wyrywają, przezywają mnie. Czy ja pana przezywam? Ja nie mówię o cienie Meksykanu, ale
byle taka ludzie są, że piszą, mam paczki nawet ohydne. 2 listopada 2017. Major znika. Kononowicz pisze donos na samego siebie. Szanowni Państwo, kochani moi, w sprawie komputera, tu jest umorzenie, a major pieni się za ten komputer, za to wszystko, a tu jest odwołanie, sam na siebie napisałem, a żeby mnie zamknęli, natychmiast. Czyli zrobił pan donos sam na siebie? Sam na siebie zrobiłem. Ja jestem człowiekiem uczciwym. Nie to, że nie jestem. Z mojej strony to zginęło dla majora. Ja muszę odpowiedzieć. 4 listopada 2017. Kanał Jarosław Andrzejewski chwilowo zbanowany. Mexicano zakłada tymczasowy kanał Mexicano TV. Witam szanownych widzów na nowym kanale Mexicano TV. Trochę się śmieję. Po raz pierwszy chyba trzeźwy, po raz pierwszy nieskatowany, po raz pierwszy bez papierosa. Dlaczego powstał ten kanał? Prawdopodobnie możecie się domyślić, ponieważ dostałem bana. Major też dostał bana, co mnie bardzo ciekawi, żeśmy dostali bana w tym samym czasie, mniej więcej. Małą różnicą i żeśmy dostali banny za filmy stare. Podejrzewam, że ktoś maczał w tym palce, żeby mieć na celu, żeby nas trochę przyhamować. Natomiast nie mam dowodów, kto to mógł być. Podejrzewać mogę, ale dowodów nie mam. Dlatego ten kanał Mexicano TV jest kanałem zastępczym obecnie. On nie będzie długo istniał, ponieważ jak tylko odbanują mnie, czyli zdejmą mi karę, to automatycznie wracamy na stary kanał i tam będziemy dalej pracować. Natomiast obecne filmy, które dzisiaj też wrzucę jeszcze z wczorajszej siłowni, będą puszczane na tym kanale. Powiadomię też Facebooki i tak dalej, żeby każdy mniej więcej wiedział, nie? Natomiast później przerzucę te filmy i tak na stary kanał, bo nie mam pojęcia, na ile czasu bana dostałem. Czy na miesiąc, czy na tydzień, czy na dwa. Próbowałem to sprawdzić, ale jakoś mi się nie udaje. 5 listopada 2017. Major zakłada nowy kanał. 6 listopada 2017. Czarne Majty wypuszcza film Intermajor. Sorry za pomyłkę w poprzednim materiale co do autorstwa tego złota. Czarne Majty jest autorem Intermajora, którego gorąco polecam. 12 listopada 2017. Major tuszy McDonalda na smalcu. No, dzień dobry, właśnie. Sobie robię posiłek, mam fryteczki, podgrzewam, o i kanapka, o, w kanapce to jest. 15 listopada 2017. Major pięknie czyta nam list od widza. Witaj, panowie. Przysłałem dla majora kilka eleganckich ubrań i sportowy boże. Pomaga być może w razie leśnik na mieście. Major od miesięcy wszystkie dupy twoje, a w tym może i on alkoholik. Ja nie jestem alkoholik. Ja on elegancko chodzi ubrany. Pozdrawiamy, Sebek. 18 listopada 2017. Odbanowali główny kanał Meksykanowi. 19 listopada 2017. Ognisko w lesie z majorem, Meksykiem i Kononem. Żołnierze i żołnierki siedzą przy ognisku i zasuwają kiełbaskę ciepłą, gorąco.
Teraz no to... dzisiaj jest chłodno, ale ciepło. Kiełbasę trzeba jeść. Pan major się wyjątkowo nadaje na partyzanta. Wspaniała przyśpiewka, żołnierze i żołnierki. Śmieciuch później zrobi z tego genialny utwór. Praktycznie do końca listopada major tylko tuszy, pozdrawia, testuje, a w międzyczasie odbanowują mu konto, o czym zorientował się tak mniej więcej pod koniec listopada. Czarny grudzień 2017. Bogaty w różnorodne afery, nieoczekiwane zwroty akcji, łączenia i rozpady. Drama goni dramę. W nocy z 31 listopada na 1 grudnia Meksiko, Major i Konon spotkali się na szkolnej, aby obchodzić uroczystości Andrzejek. Chłopaki sobie dziabnęli i wypuścili kilka ciekawych filmów. Wywód Majora o Bąku i Kozie, Konon w masce karnawałowej płacze, bo naszła go nostalgia. Wiesz, zgadnij, boję się, żeby ty nie zginął, żeby nie przepadł. Ale proszę nie pisać, dla mnie się nic nie stanie na tej ziemi. Konon śpiewa Chodź pomaluj mój świat. Chodź pomaluj mój świat. La 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 la. No i Kononowicz filtry pali. Żeby Meksykano mógł wrzucać te filmy. I pracować nadal. Właśnie. Jak panem, ty palisz to? Z panem Krzysiem. Filtry palisz? O, filtry pali, cholera! O, cholera, o, cholera! O, co? Filtry pali! O, jak ty palisz? Filtry pali! O, odwrotnie żeś położył! Odwrotnie! Filtry palisz! O, cholera! Przepraszam widzów, ale już naprawdę ja się uśmiałem. Wyprostuj i wszystkie spalę. Jakie to było, kurwa? Proszę nie przeklinać. 2 grudnia 2017. Na szkolną przyjeżdża patostreamer Rafatus i jego dziewczyna Marlenka. Pana, witam pana Wojtka, majora Suchodolskiego. No jestem majorem. Tak jest, panie. Spotkały się dwa kanały. Tak, czyli pan Suchodolski oryginał. Suchodolski oryginał i kanał Rafatus. Jak najbardziej tutaj właśnie widzimy się. Wspaniały zespół. Wspaniały zespół, tak samo i tutaj państwo. Sam jestem tutaj właśnie widzem. Tak. Kurde, i jest mi naprawdę miło tutaj, że tutaj właśnie dzięki tej właśnie dobroci nasi znajomi mogli tutaj do państwa tutaj przyjechać, zawędrować, odwiedzić państwa tutaj w Białymstoku, bo... Bardzo dziękuję za to. Zobaczyć to na żywo, to jest powiem panu, że... Powiem panu też, przede wszystkim jeszcze panie Kononowicz, witam też jak najbardziej. Przepraszam, że tak tutaj rozmawiamy już tutaj dłuższy okres czasu właśnie tutaj. 3 grudnia 2017. Kononowicz rąbie drewno i płacze o węgiel. 5 grudnia 2017. Oficjalny kanał Meksikano Jarosław Andrzejewski został raz na zawsze spierdolony ze stanowiska za film Komentarz Polityczny, w którym Kononowicz mówi, że popiera wieszanie zdrajców, no i ogólnie to tak troszkę obraża kobiety. W ten sam dzień na nowym kanale Mexico TV zostają opublikowane nowe filmy. 7 grudnia 2017. Kononowicz, Major i Meksykano proszą szefa YouTube z Irlandii, żeby odblokował konto Meksykanowi. Krzysiek mówi także, że nie jest alkoholikiem, tylko mlecznym człowiekiem. Ja nie jestem alkoholikiem, ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleczny. Lubię mleko. O takie, o... O! A dobra już. Tak wszystko tu wraca. O, mleko lubię, o! 10 grudnia 2017. Na Facebooku odbywa się light ze szkolnej o bardzo słabej jakości. Prowadzi go niemiecki. Byli tam jeszcze Konon, Major i o dziwo Meksykano. Ci dwaj ostatni chlali sobie piweczko. 10 grudnia 2017. Afera koszulkowa. Po południu na kanale Majora ukazała się reklama jakiegoś serwera GTA. Dzień później na drugim kanale Majora wleciał film reklamujący koszulki. To po prostu rozwścieszyło fanów. Wielu uważało, że jest to bezpośrednia konsekwencja wizyty Rafatusa u Majora. Okazało się, że za całą akcją stały jakieś dwa randomowe gimbusy, o których nikt za bardzo nie słyszał.
Niestety, czasem doszukiwanie się logiki w uniwersum bywa poważnym błędem. Chciałem wam właśnie powiedzieć, widzom, widzicie, co ludzie robią? Wrzucają po prostu koszulki, bluzy, kubeczki robią z moim wizerunkiem. Nie mają do tego żadnego prawa. Ja nic nie podpisałem, żadnej umowy z nimi. Po prostu ktoś zarabia na nas pieniądze. To tak nie powinno być na tym świecie. O, właśnie widać. 14 grudnia 2017. Oficjalny pierwszy kanał majora Suchodolskiego został spierdolony ze stanowiska. 15 grudnia 2017. Krzysztof wkurzony na majora za to, że nic nie robi i nic nie umie zrobić. Przywołuje także słynną opowieść o synu marnotrawnym, co hulał na urwy. Szanowny panie, widzicie? Co nam mi trzeba? Coś co stoi koło pieńku bez przerwy? Kto będzie rozpalać w piecu? Kto będzie brudny? A później major powie, ty brodasie, ty ciemoko, ty... Nie! Ja powiem prawdę dla ludzi, ty ciemoko, ty! Nie możesz się umyć? Tak, szanowny państwo. Czy ktoś, ja chcę się zapytać się państwa, czy ktoś miał piec kaflowy? Kiedyś byli piece kaflowe, a teraz pany się porobili. Pokażę, jakie pany. Co to oznacza? Mają lewe rączki. Nie wiedzą, co to za przyrząd nawet, żeby spytać się. Opowiem historię. I to sprawiedliwą. Ojciec wysłał syna uczyć na księdza. A syn... I ojciec do finansów wywał pieniążkami, dawał. A syn hulał na kury. A i tak chodził na łajzy. Przyszły wakacje. Przyjechał syn na urlop. No, obiadek. Siedli do obiadku. Ojciec nie wytrzymał i mówi tak. Synie, co tam się nauczyłeś po łacinie? Powiedz od słowo. Syn milczy. Dobra, ojciec mówi, to ja ciebie nauczę, synie. Postawił widła, pociągnął wóz do chlewa, otworzył, a była kupa gnoju świńskiego. Wziął syna i mówi tak, co to za przyrząd? A stary widła, syn milczy. Postawił jeszcze gumiaki, syn milczy, nadal milczy. Ani be, ani chleba chce. To ojciec powiedział, synie, to ja nauczę. Wiesz, co to jest? Widła. A to wiesz, co to? Avrantus. I na tej gnój. A wiesz to? Furantus, inaczej fura, bo kiedyś nie było ani ciągników, tylko konie i fury byli. A to co jest? Butantus, buty gumiaki. Nakładaj buty, bierz widła i zapierdź synie. A ojciec przyszedł na ławce, sobie starszy człowiek obserwuje, jak syn napierdala, że nie tak rączki miał, ale tak dostał. Wiedział, co to widła, wiedział, co to gnój, wiedział, co to fura, wiedział, co to lejca, koń i tak dalej. Tak samo ja mam człowieka wziąłem. Tylko wie, co to fu, wie, co to alkohol, wie, co to piwko, wódka, a więcej nic nie wie, ani urąbać. Czy choć on raz urąbał drzewa? Pytam. Panie, bo pan nagrywasz bez przerwy i widział, urąbał? No nie widziałem. Czy on budę przyniósł dla psa, ty pomogłeś i ja niosłem? Tak było.
Czy on raz choć pod psa posprzątał, gówniaki? Nie widziałem. Kto sprzątał? Pan Krzysztof. 21 grudnia 2017. Afera paczkowa. Afera, która spowodowała lawinę. Wkurzony Meksikano przychodzi na szkolną i dowiaduje się od Konowicza, że major oskarżył go o przywłaszczenie paczki z Norwegii. Potem do domu wraca major i wywiązuje się potężna kłótnia. Tak. Masz mnie przeprosić. O. Zaraz ja to... kurwa. Przeprosić. No. Za co, ciekawe? No ciekawe, za tą paczkę. A co ty się chyba burchasz do mnie? Co ja ci zrobiłem? Ja tu gdzie, twoją, ja ci paczkę kurwa, zabrałem? A ja potem święta robię? Ale ja ci zabrałem paczkę? Istnieje film, na którym domyślny nadawca paczki rozpakowuje ją i potwierdza tym autentyczność swoich zamiarów i intencji. Jednakże, no, dostał ją zwrotem, gdyż zapewne została ona źle zaadresowana, do czego po części Meksikano doszedł już na etapie kłótni. 22 grudnia 2017. Afera kubkowa. Podczas kłótni małżeńskiej między Kononowiczem i majorem, kiedy ten pierwszy wstał z wersalki, aby dołożyć do pieca, ten drugi walnął mu kubkiem w łeb. Bardzo, ja do drugiej w nocy stawałem non stop, kurwa, rozpalać piec, a on się sobie leży i sobie śpi, chrapie. A on? A on ma wszystko w dupie. A on? Za kubek i mnie tu od głowę i mam rozciętą głowę. Tak, czekam, i na policję już. Czekam na policję, może karetka... A co mnie... powiedział? Zabij mnie. Nie zabierze. Wczoraj non stop zabij mnie, non stop zabij mnie. Ja nie jestem, ja powiedziałem, że ja będę tutaj stąd się wyprowadzał. Ta patelnia to wszystko, aha, co... Dowód trzeba przynieść. 24 grudnia 2017. Meksikano na swoim Facebooku oznajmia, że w związku z tym, że Kononowicz obraził go i jego kobietę, zawiesza z nim działalność. 26 grudnia 2017. Pomimo wcześniejszej deklaracji, Meksikano przychodzi na szkolną w święta. 28 grudnia 2017. Afera meksykańska. Afera, która rozpoczęła trwającą do początku 2019 roku wojnę pomiędzy Biurem Interwencji Obywatelskich a telewizją Mexico TV. Punktem zapalnym w całej aferze było zachęcenie przez Meksikano widzów, aby ci nie przesyłali już więcej paczek dla pary prezydenckiej, gdyż te po prostu się marnują. Nagrał o tym film, kiedy major i Krzysiek akurat byli gdzieś indziej, nie było ich w domu. Kiedy ci się o tym dowiedzieli, oczywiście przeszli do ataku, wkurzyli się i nie chcieli już współpracować z Jarkiem. Redaktor Jarosław Meksikano Andrzejewski został spierdolony ze stanowiska przez Konona. No i tak to jest, tak to wygląda. Tu są jakieś dokumenty, paczki, kurde. Mówi wam nie przysyłać. 6 masz zanadto, tu następne. A już nie powiem tam. Tu następna. Tutaj. To nie wiem. Tu następna. Naprawdę, luzujcie na chwilę, bo cholera jasna. Już nie chcę wam... A zresztą pokażę wam moskitu. Przecież to jest paranoja, kurde. Oni tego nie zjedzą. To się zmarnuje. Po prostu to się zmarnuje. Zajrzyjmy do okna, jak strażnica pisze. Proszę, zobaczcie. Co się dzieje? To jest jeszcze nie wszystko. Zobaczcie tu, co się dzieje. To wszystko są wasze produkty. Zobaczcie tu, co się dzieje. I tu też. Odpuśćcie na razie, bo naprawdę oni to będą wyrzucać. Rok 2017 zakończył sielankę roku 2016. Sielanka ta trwała dzięki umiarowi w przyjmowaniu i chwaleniu się darami oraz dzięki umiarkowanej ilości widzów. W 2017 uniwersum zyskuje ogólnopolską popularność, która przyciąga zainteresowanie MOPS-u i widzów intrygantów.
Wszystkie afery mają bardzo potężny rozdźwięk, ponieważ Szkolna nie potrafi sobie jeszcze radzić z hejtem i reaguje na każdą zaczepkę, na każde podpuszczenie. Przełomem jest oczywiście wynalezienie Lighta i krótki, aczkolwiek zarazem intensywny rok redaktora Mexicano. Tyle z podsumowania roku 2017. Dziękuję i pozdrawiam. Szef sztabu.